podczas mszy świętej dziękowaliśmy Bogu za życie i wieloletnią kapłańską posługę proboszcza naszej parafii, świętej pamięci księdza prałata Bronisława Kozłowskiego. Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem duchowej pamięci o otrzymanym dobru. Wszyscy czujemy się dłużnikami wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie i zdolności. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, kapłanów, nauczycieli i wychowawców, którzy na różnych drogach naszego życia kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości do Boga i ludzi oraz poświęcenia dla braci. W pierwszą rocznicę śmierci świętej pamięci księdza prałata Bronisława Kozłowskiego, poświęcając pamiątkową tablicę, chcemy utrwalić w sercach i w kamieniu naszą wdzięczną pamięć o naszym proboszczu. Słuchajmy teraz Słowa Bożego. Z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy niej trwali, a łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. Oto Słowo Boże. Bóg jest źródłem prawdziwej mądrości i jedyną nagrodą tych, którzy się trudzą nad jej zdobywaniem. Módlmy się do Boga za naszych zmarłych rodziców, za zmarłych kapłanów, nauczycieli, wychowawców, katechetów, siostry zakonne, za wszystkich, którzy głosili prawdy i tych, którzy jej szczerze szukają. Wołajmy z pokorą: Ojcze, uświęć nas w prawdzie. Ojcze, uświęć nas w prawdzie. Boże Ojcze, Ty z miłości posłałeś na świat swojego Syna, aby wyprowadził ludzkość z ciemności zła i błędu do jasności Twojej prawdy. Ukaż wszystkim ludziom światło Ewangelii. Ojcze, uświęć nas w prawdzie. Boże Ojcze, apostołowie Twojego Syna głosili dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Spraw, aby i dzisiaj nie brakło jej mądrych zwiastunów. Ojcze, uświęć nas w prawdzie. Boże Ojcze, Ty dzieci i młodzież powierzasz nauczycielom i wychowawcom, katechetom, aby je prowadzili do pełni człowieczeństwa. Spraw, aby wiernie naśladowali Chrystusa, jedynego nauczyciela. Ojcze, uświęć nas w prawdzie. Boże Ojcze, Ty dla sprawiedliwych przygotowałeś nagrodę nieśmiertelności i chwały. Przyjmij do swego domu świętej pamięci księdza prałata Bronisława Kozłowskiego, który swoje siły i życie oddał na służbę Bogu. Ojcze, uświęć nas w prawdzie. A teraz proszę Pana Wiesława, naszego kościelnego, o odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ponieważ wiele lat posługiwał księdzu prałatowi jako
kościelny, ale też w ostatnich latach właśnie posługiwał księdzu prałatowi w jego chorobie, w jego cierpieniu. Dlatego poprosiłem pana Wiesława, by dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy. A teraz modlitwa poświęcenia tej tablicy. Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, Ty posłałeś swojego Syna jako nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi. Ty nieustannie powołujesz i posyłasz zwiastunów swojego Słowa, aby Twoje imię było uwielbione między narodami. Obdarz wieczną nagrodą nieśmiertelności i chwały księdza prałata Bronisława Kozłowskiego, który jako proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie przez ponad 40 lat prowadził nas do Boga drogami wiary. Spraw, abyśmy upamiętniając w kamieniu Jego imię na ziemi, mogli się radować ze spotkania z Nim w Twoim domu, nie ręką ludzką zbudowanym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polecając miłosierdziu Bożemu, świętej pamięci księdza prałata Bronisława, módlmy się. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczynanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczynanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczynanie. Na wieczną pamiątkę świętej pamięci księdzu prałatowi Bronisławowi Kozłowskiemu, proboszczowi parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w latach 1972-2010, dziekanowi dekanatu Gryfino, kanonikowi kamieńskiej kapituły kolegiackiej, honorowemu obywatelowi Gryfina, wdzięczni parafianie z modlitewną pamięcią 8 maja 2018 roku. Pan z Wami i z duchem Niech Bóg Ojciec Niebieski napełni was wszelkim błogosławieństwem, abyście byli święci i czyści przed Jego obliczem. Niech wam hojnie udzieli swojej łaski, niech was poucza słowem prawdy zawartym w Ewangelii Zbawienia i da wam miłość bratnią przez Chrystusa Pana naszego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I zaśpiewajmy pieśń na zakończenie. My chcemy Boga, Panno Święta. Chcemy Boga, Panno Święta.